Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Gosia Magical, witaj. Witam. Chyba rozkręciłaś się, że chcesz kolejnej walki, co? Powiem ci tak. I najpierw musiałem zobaczyć, jak rywalka wygląda. No, chuda, ale zrobię tak, chcę z nią walczyć i ja będę nosił tą koronę, bo królowa jest jedna, odzyskam. Chodzi o Mariannę Schreiber, tak? Tak. A nie boisz się, no bo jednak jest dużo młodsza od ciebie, tak jak Nikita, ale Nikita była malutka, drobna, a jednak Mariannę Schreiber jest wyższa, jest silniejsza. Nie boisz się tego? Wiem ci nie. Srek ma duże oczy, ale zobaczymy na tym. Dobra. Gosiu, bo to jest bardzo ważna kwestia. Czy od ostatniej gali, od ostatniej twojej walki cały czas jesteś w treningu? Czy odrzuciłaś używki? Czy jesteś w gazie treningowym? Cały czas. Tak? Czy na hali, czy w domu. Czyli teraz jakieś tam powtórne badania, wszystkie możesz spokojnie zrobić, bo nie masz, nie boisz się niczego. Jak byłam u lekarza, to wyniki takie były, żeby pani doktor powiedziała, że nie na 20 mnie zazdrościła. No to o czym tu mówimy? Dobra, a jeśli jest już temat tej potencjalnej walki właśnie z Marianną Schreiber, to jest grane? Jest temat takiej walki? No to będziemy rozmawiać z ten menedżerzy. Ale rozmawiacie ogólnie o tej walce potencjalnie? No szczególnie nie, ale tutaj powiedziałam, jak ja mam tutaj propozycję z mojej strony, zobaczymy. Jak się zgodzi, nie ma sprawy. A śledziłaś, ja czekam. A śledziłaś walkę Marianny z Moniką, tak? Wiemy, na co ją stać. No jak, zaimponowała ci? Szczerze? I ty cały czas zerkasz tam na Mariannę. Szczerze? To na pierwszym treningu lepiej zawalczyłam. Tak? Pokazałam. Zobaczymy dalej. Widzę, że cały czas obserwujesz tam Mariannę i patrz. Obserwuję, bo widzę tutaj, że jest wyższa, ma dłuższe ręce, patrzyli, że ja niby mam dłuższe ręce i tak dalej. Ale wiem jej ruchy, co jak, gdzie, co uderza, jak gdzie można uniki robić, co jak. No dobrze, zobaczę swoją przyszłą rywalkę. Ja widzę, że też... ją stać, bo zmienić tej obiekcji, kurde, walki i tak dalej, to już nie, bo to się ma. Także... zobaczymy. Gdzieś tam zerkasz też w kierunku jej korony złotej. Co? Nie. Nie, muszę się po prostu, ja muszę się dokładnie przyjrzeć rywalce. Okay. Nie to, że ja to zobaczę tutaj i za miesiąc, za dwa zapomnę, jak wygląda. Nie, okay, no to przyjrzałaś się dokładnie już? Tak, teraz. Jakie takie pierwsze wrażenie ci zrobiła na tobie Marianna? No może ten sport trochę pomyliła. No ja bym ją na wybieg dała, kurde, już na miejscu tam Polonie by nie lepiej. Na modelkę, tak? O, tak. No raczej w tym kierunku, na jej miejscu, nie do walki. Czyli żadnego wrażenia na tobie Marianna Schreiber nie robi? Nie. No to grubo. Widzę, no, że już coraz bardziej wchodzisz w ten świat free fight, już tak na pełnej, co? No tak. No jeśli podjęłam, to jakoś z Conorem trzeba skończyć. A miałeś jakąś teraz przerwę w treningach, czy cały czas od tej walki z Nikitą gdzieś tam sobie trenujesz tak mocno? Ja trenuję. Cały czas, tak? Tak. To ładnie. A widzisz już teraz progres w swoich treningach, w swoich umiejętnościach od tej ostatniej walki z Nikitą? Większa szybkość i koncentracja. Koncentracja? Mhm. To trochę wiesz, jak było na tym, nie? To ale teraz nie, wiesz. Chaotycznie bardziej, nie? No. Dobra, powiedz mi, bo dzisiaj Federacja Cloud MMA zaprezentowała drugiego twojego syna, Daniela Magicala, na którego wiele osób w internecie czekało, żeby w końcu wszedł do klatki ponownie, oczywiście już teraz w innej federacji. Jak ty się czujesz z tym, że będziesz walczyła na gali, na której będzie już trzeci Magical walczył tak naprawdę? Łukasz, ty i teraz zaczyna Daniel. Zaczyna się znowu ta kolejność. Tak? Pierwszy syn, potem ja. Okay. No bo Łukasz przegrał, ty wygrałaś, to dalej... No i tak będziemy się ten... Rodzinka będzie skakać. Tak? Jasne, taki... No, takie koło fortuny, o. Ale ja słyszałem, że... My jesteśmy uparci za życie, jak to się mówi. Ale powiem ci szczerze, że ja słyszałem o Danielu. Mhm. Wiesz, jakie opinie? No. Że jest bardzo dobrze, że dużo trenuje i że zrobił ogromny progres. No i chciałbyś go zobaczyć bez koszulki. Tak? Znaczy nie będę go... Bo nie, stoi tam, nie będę go prosił, żeby się rozbierał. Nie ten sam Daniel, nie tak? Ten sam Daniel. Ja zawsze mówię, powiem wam jedno. Jak już się wchodzi w to i czy będzie porażka, czy będzie wygrana, to daje taką motywację. No, tak jak ja przez kilkanaście lat trenowałem sport,
to mi się przypomniało te lata młodzieńcze. I też były porażki. No bo dla mnie trzecie miejsce na przykład to była porażka. Nie? Jako mało lata. I trzeba drążyć. To uspokaja, nie masz kłopotu, problemy, wszystko idzie na bok. Zdrowie najważniejsze, nie? Nie, jeszcze się nie żegnamy, jeszcze chwilę. Ja powiedziałam, gdyby nie ta walka, to nieco by było. Z tobą? Tak, bo psychika i tak dalej, problemy to naprawdę, to jest takie, ale dużo było właśnie rodzina, znajomi, trener, menadżer, tłumaczyli. Tak tłumaczyli, że... Żeby tłumaczyli. A i co najważniejsze, no od tego czasu już od kilku miesięcy nie pijesz alkoholu. Tak. I pomału rzucam palenie. O, no to super, to jeszcze lepiej. Mm-hmm. Powiedz mi, bo chodzą takie teorie, że Daniel Magical, że twój syn zrobił ogromny progres i no, jego umiejętności są teraz na dużo wyższym poziomie niż kiedyś, to prawda? Tak. To powiem tak. Jestem w szoku. Może zaskoczyć w walce z kimś naprawdę mocnym? I na pewno grubo. Bo jeszcze nie było ogłoszenia, z kim walczy, nie? Mhm, nie było. Ale będzie zdziwienie. I powiem, będzie bardzo grubo. Naprawdę. Tak? Naprawdę. Myślisz, że to jest powrót rodziny Magicali do tych czasów świetności przed tymi wszystkimi kontrowersami? I to z większą siłą. Tak? I to my udowodnimy. Obiecuję. No wiesz, patrząc na to, jak ty się zaprezentowałaś, a zaprezentowałaś się bardzo dobrze, pozamykałaś buzię wszystkim osobom, które gdzieś tam mówiły, że twoja wątroba nie wytrzyma, że zostaniesz tam w tym oktagonie zniszczona, no to robisz wielką nadzieję, że rodzina Magicali naprawdę może zamieszać, zwłaszcza, że tak jak mówię, słyszałem gdzieś tam opinię, że Daniel bardzo dobrze wygląda. Nie? Tak, no jest tutaj, można zobaczyć. No i ty... Młody tak samo. No i teraz już nikt chyba też nie powie, bo... Przed walką z Nikitą, jak ty powiedziałabyś, że chcesz walczyć z wygraną jakiejkolwiek walki kobiet, z Marianną, która jest wyższa, silniejsza, no to każdy by powiedział, że zwariowałaś. No ale teraz to naprawdę ma sens, takie zostawię. Tak przynajmniej mi się wydaje. Prędzej po walce z Nikitą, słyszałam. No, tak? Tak. No, zwłaszcza, że teraz jesteś w dłuższym stażu treningowym niż Marianna, musisz zrobić progres, na pewno jesteś lepsza od walki z Nikitą. No to naprawdę będzie ciekawe zestawienie. A chciałybyście tą walkę zrobić już na następnej gali, czy jeszcze o tym nie myślicie? No jeszcze troszeczkę. Tak? Jeszcze trochę. A ile potrzebowałabyś czasu, żeby się przygotować na Mariannę? No z Nikitą miałam 2 miechy, nie? No. 2 miesiące. No a teraz jesteś już w treningu. To ile teraz trenujesz tak do tego momentu? Do dnia dzisiejszego to ile już miesięcy trenujesz? No pewno więcej, nie zdradzę, ale więcej. No nie, wtedy mówiłaś 2. No to teraz... wtedy powiedziałam 2, bo to była moja pierwsza. Nie, teraz było 2 miesiące temu gada, 4 miesiące trenujesz, tak? No, wystarczyłoby mi jeszcze może 2 miechy. Czyli wtedy byłoby już... Po 2 miechy. Po 2 miesiące. Czyli wtedy byłoby już pół miesiąca i Marianna, tak? Tak. No dobra, no to czekamy. No. Dziękuję bardzo. Również. Najlepsze antyfakty w internecie.